się, domagam cię. Tarzało notorycznie. Ale też notorycznie. Ty na mnie krzyczałeś notorycznie. Dobra, ja krzyczałam na Radzie notorycznie. Nie, już też nie róbmy za mnie ciepłej kluchy. Zdarzało się wzajemnie. Jeszcze częściej może nie wiem, wiesz, jak to kobiety nic. No właśnie, dlatego to nie ma nic wspólnego z ciepłą kluchą, tylko kobiety są bardziej ekspresyjne. No, jakoś tonowałem te emocje. Zapyta się, czy tonowałem emocje. Ależ oczywiście, że się zdarzyło. Bo ja miałam Czekaj, nie zrozumiałem pytania, można jeszcze raz? Że umawiałeś się jednego dnia z dwoma dziewczynami na randkę, albo trzema nawet. On się w ogóle nie umawiał, tak mi mówił. On w ogóle nie miał dziewczyn. A, o to chodziło. Nie, zdarzało się. I ja w ogóle miałam taki system, że jeżeli rozmowa się nie kleiła, to mówiłam, że jestem na diecie i wychodziłam po przystawce. I tak by. A zdarzało się głównie, że się nie kleiły. A ja już nie będę wracał do ciebie. I co robi? Znaczy generalnie zadzwonię do ciebie później. A ona mówi, ale nie masz mojego telefonu. Oj, dobra, zadzwonię. Że po prostu kombinowaliśmy, żeby nie zapłacić mandatu. No też, no co mam powiedzieć. Znaczy ja nigdy nie zapłaciłam mandatu. Naprawdę. Czyli dobrze ci się udawało. Wiesz, ja to nie robiłam tego świadomie. I nie widzę w tym nic złego. A to prawda. Znaczy, u nas jest tak, że Radosław faktycznie nie ma czasu ani ochoty zaglądać mój telefon, bo wie, że nic w nim nie znajdzie. Ja też raczej nie zaglądam w telefon, ale zdarzyło mi się, bo też uważam, że nic tam nie znajdę, więc chcę się upewnić, że ale nic tak, nie znajdę. Ale tak, dlatego, żebyś chciała się upewnić, że masz dobrą intuicję, tak postanawiaj zajrzeć. Tak, tak, ale nie robię tego jakoś bardzo często. Ale nie widzę też w tym nic złego. Błagam cię. Ta impreza by nie była udana, gdybym nie tańczyła na stole. Właśnie, że w pewnym momencie imprezy nie ma nic lepszego niż taniec na stole albo na barze. No to znaczy, to jest... To że udana tak. impreza znaczy. A pamiętasz, jak mieliśmy ostatnio na święta? Słuchajcie, na stole tańczyła, uwaga, trzylatka ze mną, z jeszcze starszą koleżanką. Jeszcze po drodze były dwie w tym i wszyscy się bawiliśmy świetnie. I właśnie to są najlepsze imprezy. To tak, to już tak. Klimat, ludzie, jedzenie. Tak. I też można chodzić w spodenkach. Na wakacjach? Ale to na wakacjach, oczywiście. Mimoza. Ale przed południem? No, 9 rano, lampkę, tak, na śniadanie, tak. Bo tak, na wakacjach właśnie jest mimoza, to jest szampan z sokiem pomarańczowym. To jest rewelacyjne połączenie, ale ponieważ my jakoś nie jesteśmy... Poza tym są wakacje, to wiesz, można sobie pozwolić na więcej. Wiesz, my tak normalnie w ciągu roku bardzo dbamy o siebie, bardzo, wiesz, przestrzegamy pewnych zasad, no to na wakacjach już płyniemy. I serio nie kumam tego w ogóle nawet. I właśnie najbardziej mnie bawi to, że ktoś może sugerować, że ja to robię. Nigdy, przecież widocznie pokazujesz ewidentnie, ja też nie. Nie, ja mógłbym powiedzieć. Tak. Jak chciałeś kupić piwo w Stanach 30 parę lat temu. To prawda. Radzio nigdy nie retuszuje swoich zdjęć. Ja nawet nie wiem, jak to się robi. On nie wie, jak to się robi. Albo jak robimy jakieś sesje, to faktycznie sprawy retuszu go w ogóle nie interesują. Mi się zdarzyło i też nie widzę nadal w tym nic złego. Really? To jest takie, wiesz co, nie. Bo już w momencie, kiedy byłem bardzo zmęczony, to jednak... Świetnie się bawiłem. Boże, nie, ale to ja miałam... No, to miałeś drugiego dnia, no to... Ja miałam za każdym razem, jak dowiadywałam się, co mamy zrobić, mówię, koniec, to już jest koniec. Radziu, wychodzimy. Ale to mało tego. Małgosia w pewnym momencie mówi do Bartka, ja mam swoje konstytucyjne prawa. Wtedy ja pomyślałem sobie, chyba muszę wyciągnąć tą tabliczkę, Małgosia. Za daleko poszliśmy. Tak, tak, nie, było, to był bardzo ekstremalny program, wszystko przeżywaliśmy, a dokładnie ja wszystko przeżywałam naprawdę... Mocno.
Kochani, już od 5 marca o 22:30 na antenie TVN nasz nowy program Iron Maidan. Oglądajcie koniecznie, bo to wydarzyło się naprawdę. Ten program jest aktologu, naprawdę. W kontekście różnych wydarzeń, ale dużo energii, naprawdę dzieje się niesamowicie wiele. Jeżeli chcecie dowiedzieć się wielu tajemnic o gwiazdach i innych osobach z show biznesu, bo Grabari akurat ma zdolność do wyciągania wszystkich tajemnic, to subskrybujcie jego kanał koniecznie. Będziecie wiedzieć wszystko.